Szanowni Państwo, staramy się, aby Mazurska Fala docierała do różnych części naszego regionu. I o ile będzie to możliwe, to postaramy się, aby przekazywać informacje z ciekawych miejsc, wydarzeń i przede wszystkim przedstawiać ludzi, mieszkańców naszej mazurskiej ziemi. 9 sierpnia dotarliśmy do gminy Banie Mazurskie, aby złożyć najserdeczniejsze życzenia pani Czesławie Jankowskiej, która dwa dni wcześniej obchodziła swoje setne urodziny. Obchody tego wyjątkowego wydarzenia rozpoczęły się we wtorek o godzinie 8 rano uroczystym nabożeństwem, sprawowanym w intencji jubilatki w kościele pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego w Baniach Mazurskich. Po mszy świętej obecny na nabożeństwie Henryk Grzychowski, dyrektor oddziału regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Olsztynie, odczytał list gratulacyjny od prezesa KRUS dla szanownej jubilatki. Natomiast w imieniu własnym oraz instytucji, którą reprezentował, przekazał pani Czesławie moc serdecznych życzeń i przede wszystkim zdrowia na kolejne lata życia. Po mszy świętej odbyło się urodzinowe przyjęcie, w którym wzięły udział dzieci, wnuki, prawnuki i przyjaciele pani Czesławy. Pani Czesława Jankowska z domu Kozicka urodziła się 7 sierpnia 1922 roku w miejscowości Lipniak w parafii Becajły na Suwalszczyźnie. Była najmłodsza z trojga rodzeństwa. Jestem Czesława Jankowska, a ja skąd wieś Lipniak? W czasie okupacji poznała swego przyszłego męża, który pochodził z miejscowości Dębiak w parafii Puńsk. Ślub wzięli w 1945 roku i przenieśli się do opuszczonego mazurskiego gospodarstwa w gminie Banie Mazurskie, na którym wspólnie pracowali aż do roku 1978, do momentu śmierci męża pani Czesławy. Gospodarstwo zostało przekazane dla syna Jana, a obecnie zarządza nim i pracuje jego syn Rafał, który na co dzień opiekuje się również swoją babcią. On obowiązki przejął po mnie, nie? Już gospodarz prawowity, nie? Z nadaniem. No to z wykształceniem, nie? No to czemu tam stary ma się plątać, nie? Albo babcia przy mnie, albo ja przy niej. A ja wiem, kto kogo wybrał. Jakoś tak się złożyło, że zostałem. Po swojej babci mówi, że nie ma czasu na nudę. Wstaje o 5 rano i kładzie się spać przed 22. Bo jak mówi babcia Czesława, kto długo śpi, ten krótko żyje. Jak ma dużo pracy, to i o 5 wstanie i potem do 9:30. No wieczorem trzeba pracować. Człowiek ma 100 lat, to tu się pokręci, tu przeczyta, tam nie można długo spać, bo jak to babcia mówi, kto długo śpi, to krótko żyje. Pracuje. Ogródek albo robi skarpety, coś obojętnie. W każdym razie cały czas coś pracuje, żeby się nie nudzić. Pani Czesława ściśle przestrzega post określony kalendarzem liturgicznym, ale poza nim na co dzień nie ma określonej diety, a jej ulubionym przysmakiem jest boczek. Boczek, jak to lekarz nasz mówi, boczek, szynka, no i wszystko takie to. Nie, że jakiś ryż, bo mówi, kiedyś ten lekarz mówił, że ażeby na ryżu, mówi, do dzisiaj to ja na ryżu bym nie ten wykorkowała. No i musi być boczek i tyle. Obecny na tej ważnej uroczystości dyrektor oddziału regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Olsztynie Henryk Grzychowski zaznacza, że w naszym kraju każdy stulatek może liczyć na specjalny dodatek za wiek, czyli świadczenie honorowe. Przede wszystkim jest skierowany list przez prezes do każdej osoby, która kończyła 100 lat, którą się zawiadamia, od kiedy przysługuje jej tak zwane świadczenie honorowe w wysokości na dzień dzisiejszy prawie 5000 zł. Takich świadczeń w skali miesiąca w województwie warmińsko-mazurskim KRUS wypłaca jest 46. Pani Czesławie zespół Mazurskiej Fali składa serdeczne życzenia szczęścia i pomyślności oraz zdrowia, bo jak mówi szanowna jubilatka, to radość życia i zdrowie w dzisiejszym świecie jest najważniejsze.